Warszawy. No, no właśnie. Telewizja warszawska, tak? Z internetem, na YouTube jesteśmy. I nas właśnie oglądają i po prostu postanowili nas odwiedzić i porozmawiać z nami. Będzie zadawać pan pytania, tak? Tak. Właśnie powróciłem się, bo dobrze, że wczoraj jeszcze nie jechałem, bo zapytaj, bo pytania mamy jakieś, ja mam swoje własne, ale też widzowie nasi też pisaliśmy, że będziemy robić wywiad i zadawać pytania. Zaraz wracam. A ta torba do samochodu? Dobra warszawska telewizja. Co cię upadło? Najlepsze. Widzę, ale szukam czegoś innego. Może tam w samochodzie? O, dobra, droga jest z Warszawy, to można jak... Jak się jechało z Warszawy do Białegostoku? Bardzo dobrze. Dobra, kto kierował? Ja, żeśmy oczywiście jak zwykle jeszcze... A one tamte... Dziewczyna Luiza? No. Nie, teraz będzie, ona pojechała na jakieś zakupy, co chciałem powiedzieć. My tak zwykle jeszcze byliśmy, jest taki... Z tobą? Ze mną. Jest taki park dinozaurów tam, jak się wylatuje w górze Białegostoku, to byliśmy zobaczyć. A, wiem gdzie. Jak jest ten nadwiebrzański park narodowy, byliśmy zobaczyć. To ten na tych mokradłach. Więc wyjechaliśmy o 8 rano z Warszawy, więcśmy dużo tutaj na tym Podlasiu pozwiedzali. Pan mówił, że na 14, więc... Ale ktoś tam musi trzymać. Nie, to ona chyba. Nie, no pojechałem, jeszcze nie pojechała. Nie obiecałem jej, że sobie będzie mogła brać na zakupy. Dobra. Jakie pytanie? Można zobaczyć? To jak? Zadawał. Właśnie. Żadnych niewygodnych nie będzie, tylko... Ja się zapnę, bo tutaj wieje dosyć. A ja trochę jestem trochę podziębiony. No. Bo teraz taki czas jest. Ciepło. Tak się pogoda popsuła. Teraz cieple się zrobiło. Wczoraj był lany poniedziałek i tak słabo. Jak na lany poniedziałek, dobra. Tylko niech pan nie nagrywa całego. Nie. Kamerę, bo. Ja wiem, ja. Bo wtedy moi widzowie już nie będą mieli żadnego zaskoczenia. Właśnie. Co się dzieje, bo wszystko pokażemy u was. I to za chwilę. A u mnie dopiero będzie za jakieś 2 tygodnie to. Więc. Okej. Okay. Włączamy dźwięk. Dobra, to nie chcę. Nie, dopiero 2 minuty, to ja z 4 minuty i ja wyłączam. No, dobra, to pokażemy pierwszy, was na kanale. Taki początek i a później tak. Już... Dobrze, pokażemy na kanale, tutaj sobie to na razie położę. To mikrofon, tak? Tak, na chwilę. Piszemy się już? Nie, chciałbym, żebyś usiadł, żebym zobaczył się w kadrze, bo jesteś... Najpierw zaczniemy od prezentów. Ja bliżej może. Mamy taką tradycję u nas w programie, że wręczamy takie specjalne, dedykowane prezenty każdemu naszemu kolejnemu gościowi. Ja najpierw to przywitam was. Tak. O, to właśnie major z całego serca będzie przywitam. Właśnie na swoim kanale. Lubią oglądać mnie widzowie i pozdrawiam ich wszystkich. Ja mogę się Piotrek jakoś przesunąć bliżej, to nie ma problemu. A chwycisz, tak będzie lepiej z tym. Tak będzie bokowo, tak boknem, tylko będzie coś takiego. No, będzie teraz lepiej te, bo tak, słońce. Czekaj, bo tutaj odleciało. O! O, tu będziesz miał więcej w ogóle. O! Zajebiście. No. Mordec. No to słuchaj, to jest lekkie przekadrowanie. Dobra, to? Nie, telefon zginął i... Mówił major, że... No. A ja dzwoniłem cię cały dzień, mówię, Boże... Gdzieś w domu. Mam nadzieję, że gdzieś się wyłączył. I nie wiem gdzie. Abba Fatima było i nie ma. Co? Nie, a drugi jest to i ładuje się może coś tam. Jeszcze, bo znajdzie się na pewno jak tutaj. Jak pojedziecie, to będę szukać jeszcze takim w jednym miejscu, będę szukać, może tam położyłem. A ja jadę, dzwonię, mówię, może kurde, może pojechali gdzieś na święta, jeszcze nie wiem. Nie. No, tu święta robiliśmy. Jak Bigosik robiłem, to wszystko nagrane jest. Aha. Jeszcze tych nowych filmów nie oglądałem, więc... Trzymaj kartki, żeby wiatr nie pojął. Nie porwie. Bo jak porwie, to poleci do sąsiada jeszcze któregoś, a wtedy będziesz łapać. To jeszcze...
żeby do tego też tak, to jeszcze można lecieć.